Cześć! Dzisiejszy odcinek jest poświęcony wszystkim z Was, którzy uprawiają rzepak, ponieważ skupimy się na suchej zgniliźnie roślin kapustnych. Musimy się liczyć z tym, że w najbliższych latach mogą nam wypadać z użycia substancje aktywne, którymi możemy chronić rośliny rzepaku. Stąd powinniśmy posiłkować się różnego rodzaju systemami monitorującymi czy też wspomagającymi decyzje. Dlatego dzisiaj powiemy sobie o systemie SPEC, który właśnie monitoruje suchą zgniliznę kapustnych, bez wątpienia jedną z najgroźniejszych chorób rzepaku. Jeżeli uznacie ten materiał za wartościowy, dajcie lajka, no i zasubskrybujcie nasz kanał. Ostatnie lata przyzwyczaiły nas do tego, że nie mieliśmy typowej zimy. Jesień była bardzo długa, bardzo ciepła i właściwie można powiedzieć, że wegetacja rzepaku nie ustawała. W tym roku mieliśmy prawdziwą zimę z okrywą śnieżną. Wegetacja rzepaku ustała mniej więcej w połowie listopada. Dokonywaliśmy licznych lustracji, plantacji rzepaku ozimego praktycznie w całej Polsce. Jedno, co możemy stwierdzić z całą pewnością, że na bardzo wielu plantacjach są objawy suchej zgnilizny kapustnych. Co w związku z tym musimy się przygotować na to, że pomimo, że wykonywaliśmy zabiegi pod kątem ograniczenia suchej zgnilizny kapustnych wraz z regulacją wzrostu w fazie około 4,6 liści rzepaku, na wiosnę bez wątpienia te zabiegi będziemy musieć powtórzyć, oczywiście po ruszeniu wegetacji rzepaku. Okej, w takim razie jak działa system SPEC i jak możecie z niego skorzystać? Zapraszam Was na rozmowę z naukowcami. Jak wiadomo, bardzo liczne zarodniki grzybów chorobotwórczych przenoszą się w powietrzu i w związku z tym przenoszą się w powietrzu również zarodniki grzybów, które są chorobotwórcze dla roślin uprawnych. Jednymi z takich zarodników są grzyby Leptosferia maculans i Leptosferia bigloboza i to są czynniki sprawcze choroby, która poraża rzepak, choroby zwanej suchą zgnilizną kapustnych. Jak wiadomo, w nowym programie, nowym Zielonym Ładzie, na który zwracamy obecnie bardzo dużą uwagę, szczególnie ważne jest, żeby środowisko chronić i stosować środki ochrony roślin tylko wtedy, kiedy to rzeczywiście jest niezbędne. I w związku z tym powstał system prognozowania epidemii chorób, system SPEC. On powstał już wiele lat temu, w 2004 roku i od tego czasu intensywnie działamy na rzecz rolników po to, żeby właśnie wskazywać termin, w którym zarodniki pojawiają się w powietrzu, zarodniki tych wspomnianych właśnie dwóch gatunków grzybów. W Polsce znajduje się obecnie 9 takich miejsc, w których są umieszczone pułapki Burkharda. Te pułapki umieszczone są nieprzypadkowo w tych miejscach. Jak wiadomo, grzyby nie zwracają uwagi na to, jaki jest kraj, jaki jest region, ale zwracają uwagę nie na właśnie granice administracyjne, lecz na granice związane z klimatem. Klimatolodzy opracowali kilkanaście regionów, czy ustalili kilkanaście regionów w Polsce, w których warto byłoby takie pułapki umieścić. I w związku z tym te nasze regiony SPEC, tak zwane regiony SPEC, nie są związane z regionami administracyjnymi. W rodzaju Leptosferia jest kilkanaście czy kilkadziesiąt gatunków grzybów, ale te dwa, które nas interesują, to Leptosferia maculans i Leptosferia bigloboza. Te dwa gatunki grzybów są pokrewne, ale różnią się od siebie znacznie. Atakują rzepak w dość podobnym terminie, ale nie w identycznym. Jeden z tych gatunków, gatunek Leptosferia maculans, jest zdecydowanie bardziej chorobotwórczy względem rzepaku. Wywołuje bardzo silne objawy w dolnych częściach łodygi, powodując ich wypruchnienie. Gatunek Leptosferia bigloboza dla odmiany rośnie szybciej, a przez to, że rośnie szybciej, jest w stanie przerosnąć dłuższą część łodygi i oczywiście też powoduje znaczne straty plonu. Także wiedza, z którym gatunkiem mamy do czynienia, jest szalenie ważna dla ochrony roślin, a to z tego względu, że te dwa gatunki grzybów, choć tak pokrewne,
reagują różnie na środki ochrony roślin. Jeden z nich, Leptosferia maculans, ten groźniejszy, bardziej chorobotwórczy, jest na szczęście zdecydowanie łatwiejszy do zwalczenia przy pomocy chemicznych środków ochrony roślin. Dla odmiany gatunek Leptosferia bigloboza, który rośnie szybciej, jest mniej chorobotwórczy, ale trudniejszy do zwalczenia. Także wiedza, z którym gatunkiem mamy do czynienia, jest szalenie ważna dla podejścia do środków ochrony roślin. Monitorowanie stężenia zarodników Leptosferia maculans i Leptosferia bigloboza, który prowadzimy w ramach systemu SPEC, prowadzone jest przy wykorzystaniu urządzeń wolumetrycznych. W naszym przypadku są to pułapki Burkharda. Pułapka Burkharda zasysa 10 litrów powietrza na minutę. To powietrze wpada do wnętrza pułapki, w którym znajduje się taśma nawinięta na bęben. Ten bęben umocowany jest do urządzenia zegarowego, które obraca tym bębnem 2 mm na godzinę. Przez to, że wiemy, z jaką prędkością ten bęben obraca tą taśmą, możemy stwierdzić, w jakiej godzinie dany zarodnik danego dnia znajdował się w powietrzu. Taka pułapka pracuje w cyklu 7-dniowym, to znaczy raz w tygodniu ta taśma z bębna jest ściągana i z niej wykonywane są preparaty mikroskopowe. W naszym przypadku każdy taki fragment taśmy odpowiadający jednemu dniu pracy pułapki cięty jest wzdłuż na 2 fragmenty. Jeden z nich wykorzystywany jest do analiz mikroskopowych, natomiast drugi do analiz molekularnych, co pozwala nam na określenie proporcji pomiędzy DNA grzybów Leptosferia maculans i Leptosferia bigloboza w powietrzu danego dnia. W związku z tym, że wiemy, że pułapka zasysa 10 litrów powietrza na minutę, jesteśmy w stanie przeliczyć liczbę zarodników na preparacie na ich stężenie w metrze sześciennym powietrza. W przypadku, gdy występuje podwyższone ryzyko infekcji, a więc gdy stężenie zarodników grzybów Leptosferia jest niższe niż 20 w metrze sześciennym powietrza, ten kolor na mapie sygnalizujemy w postaci koloru żółtego. Natomiast gdy stężenie jest powyżej 20 zarodników, wtedy oznaczamy ten region kolorem czerwonym. Informacja na temat stężenia zarodników zamieszczana jest na stronie internetowej systemu SPEC, to jest strona www.spec.edu.pl i przekazywana jest również do firmy Corteva, która w formie komunikatów rozsyła informacje do zainteresowanych osób. W takim razie, na co powinniście zwrócić uwagę, planując wykonanie wiosennego zabiegu? Musimy zrobić zabieg grzybobójczy, który będzie chronił rośliny przed suchą zgnizną kapustnych. Odmiany o pokroju normalnym potrzebują ponadto regulacji wiosennej. Jeżeli wasz rzepak przezimował dobrze, to wtedy ten zabieg regulacyjny wykonujecie, jeżeli pręt główny ma wysokość około 20-25 cm wysokości. Jeżeli wasza plantacja nie przezimowała zbyt dobrze, to wtedy ten zabieg regulacyjny należy przyspieszyć i wykonać go wtedy, kiedy pręt główny ma około 10-15 cm wysokości, po to, aby zniwelować wybijanie się pędu głównego nad pędy boczne. W przypadku odmian półkarłowych w technologii Maximus właściwie nie jest wymagany zabieg regulacyjny na wiosnę. Tutaj możemy się nastawić na zabieg typowo fungicydowy, ograniczający występowanie chorób grzybowych. Dobierając odpowiedni preparat czy technologię ochrony rzepaku na wiosnę, pamiętajcie o minimalnych temperaturach działania substancji czynnych. I tak dla triazoli tym minimum to 10-12 stopni, a dla substancji z grupy regulatorów od 5 stopni Celsjusza. Aby precyzyjnie chronić swoje plantacje rzepaku, korzystajcie z monitoringu i komunikatów systemu SPEC. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące ochrony rzepaku lub konkretnie treści, które poruszaliśmy w dzisiejszym odcinku, dajcie nam znać w komentarzach. Dzięki, że oglądacie ePole. Do zobaczenia następnym razem. Cześć! Cześć.